Cześć, z tej strony Mateusz. Niektórzy z Was pewnie dziwią się, co to za temat dzisiejszego filmu, ale uwierzcie mi, nie ma w zasadzie tygodnia, w którym ktoś z rodziców, bliskich, dziadków, wujków nie napisałby, jakiego iPhone'a kupić właśnie dla swojego dziecka, chrześniaka, wnuka i tak dalej. Dodatkowo jakiś czas temu, to jest prawie 3 lata temu, wrzuciłem podobny film i on ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc jest to chyba ewidentny dowód na to, że dużo ludzi jednak poszukuje odpowiedzi na to, jakiego iPhone'a kupić właśnie dla swojego dziecka. Dlatego zanim wyśmiejecie ten temat, to popatrzcie przez pryzmat tamtych właśnie osób, że po prostu chcą dobrze wybrać dla swojego dziecka, a niekoniecznie od razu kupować iPhone'a 12 Pro Max za ponad 5,5 tysiąca złotych, bo umówmy się, to nie ma kompletnie sensu. No dobra, może jakiś mały promil osób, dzieci wykorzystałoby taki telefon, ale generalnie nie. Raczej można się spokojnie zdecydować na dużo tańsze te iPhone'y i one też spokojnie wystarczą. I od razu też dodam, że jeśli się zdecydujecie na jakiś konkretny model, to warto sobie sprawdzić te sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam po prostu pojawiają się bardzo często promocje, a z drugiej strony są to po prostu sprawdzone sklepy, w których nie będzie lipy. Natomiast zanim skupimy się na odpowiedzeniu na pytanie, który konkretnie model iPhone'a Wam polecam, a w zasadzie będzie ich kilka, to warto jeszcze sobie powiedzieć kilka słów o tym, że Apple w zasadzie od kilku dobrych lat, od kilku systemów operacyjnych bardzo mocno pracuje nad tym, wprowadzać po prostu regularnie dużo usprawnień dla dzieci, aby po prostu rodzice mieli też dużą kontrolę nad tym, co te dzieci właśnie robią na tych telefonach. Nie chcę się tutaj rozgadywać na ten temat, możecie sobie wejść na stronę Apple i tam o wszystkim dokładnie poczytać, natomiast bardzo ważną funkcją i przede wszystkim taką użyteczną dla rodziców może być po prostu kontrola rodzicielska, czyli blokujecie dostęp do poszczególnych aplikacji, zezwalacie na to, z jakich stron mogą korzystać, jakie apki otwierać i tak dalej. Dodatkowo macie podgląd na to i możecie też tym jakby sterować, ile czasu w ogóle dziecko może używać iPhone'a czy konkretnych aplikacji. Do tego wszystkiego możecie mu założyć konto Apple ID, jeśli ma poniżej 13 lat. W związku z tym jesteście w stanie jakby też sterować samym tym profilem, który będzie tam po prostu miało, a dodatkowo do tego profilu oczywiście możecie podpiąć swoje płatności, aby mieć po prostu podgląd i w zasadzie kontrolę na to, ile pieniędzy i przede wszystkim na co te pieniądze są wydawane. Żeby później nie było po prostu takich przypałów, jak czasami się zdarzają, że dziecko bierze telefon do ręki i nagle klika tam w grach na jakieś mikropłatności i rachunek wychodzi kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych, bo o takim przypadku też raz słyszałem. Dlatego myślę, że z jednej strony iPhone to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie dla dziecka pod względem, nie wiem, dostępnych aplikacji czy gier, które naprawdę mogą urozmaicić jego życie, ale z drugiej strony też gwarantują bezpieczeństwo dla tego dziecka i zachowują pewien taki komfort życiowy, można powiedzieć, dla rodziców, którzy właśnie dają taki telefon. Dlatego sporo osób właśnie wybiera ten telefon ze względu właśnie na te aspekty, co też oczywiście nie może dziwić. Także jeśli się zdecydujecie na tego iPhone'a, to warto sobie o tym poczytać i to wszystko po prostu ustawić, zanim dacie ten telefon dziecku. Wspominałem, jest oczywiście możliwość, że kupujecie po prostu najdroższy telefon, jaki jest na rynku i się nie przejmujecie, bo on ma tak naprawdę wszystko i starczy na najbliższe 5, a może nawet 6 lat i tyle. Natomiast ja, jak możecie mnie zresztą znać, wychodzę z prostego założenia, że warto kupić telefon, który będzie idealny pod wymagania konkretnej osoby. O ile jestem w stanie jakby zrozumieć, że dana osoba chce mieć na maksa wydajny procesor w takim telefonie, żeby po prostu gierki fajnie śmigały, bo na przykład to będzie jej jedyna konsola, bo nie ma, nie wiem, Xboxa, PS-a, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć, czy potrzebuje na przykład taki super aparat, który jest na przykład w tym iPhone'ie. Raczej dzieci nie robią takich spektakularnych zdjęć, nie kręcą filmów, chociaż niektórzy może chcą rozwijać taką pasję, to wtedy bym się zastanowił. Natomiast dla pozostałych osób taki iPhone będzie po prostu bezużyteczny, w sensie będzie miał funkcje, z których i tak się nie da korzystać, a trzeba za nie zapłacić. Dlatego ja bym poszedł w tańsze telefony, ale to też nie oznacza takie zupełnie tańsze. Generalnie iPhone'a SE, iPhone'a 6, iPhone'a 6s odrzuciłbym z prostego warunku. Te telefony nie będą już otrzymywały wsparcia. Jeśli chodzi o 7, ona ma mieć wsparcie dla iOS 15. Jeśli to oglądacie później, nie wiem, za kilka miesięcy, to pewnie będziecie mieć odpowiedź, czy to wsparcie jest, czy też go nie ma. Natomiast mimo wszystko myślę, że jak kupujecie telefon, nie wiem, na 2, 3, może nawet 4 lata, to raczej bym się nie ładował już w iPhone'a 7, bo ten telefon będzie raczej już słab pod względem wydajności i to mocno. Później na horyzoncie mamy iPhone'a 8. Okej, to jest już lepszy telefon z 2017 roku, ale jego cena totalnie nie przekonuje, w sensie on potrafi kosztować, nie wiem, 1500, 1600 zł, a wydanie takich pieniędzy na niego jest bez sensu, ze względu na to, że bardzo podobny telefon o takiej samej konstrukcji, ale z lepszą wydajnością wydajnością, z lepszymi podzespołami jest iPhone SE 2020 roku. Ten telefon często w promocjach jest za 1800-1900 zł, no w zależności od pojemności, i myślę, że na tym telefonie można się skupić i od niego tak naprawdę zacząć rozważania, jaki ten telefon nowy dla dziecka można właśnie kupić. O iPhone'ie mówiłem już wielokrotnie, ale uważam, że jeśli jesteście w stanie zaakceptować, a myślę, że dziecko jest to w stanie zaakceptować, tą starą konstrukcję z przyciskiem Home, bez Face ID, tylko z Touch ID i po prostu te grube ramki i niezbyt, można powiedzieć, dobry wyświetlacz, no bo to jest tylko LCD, to jemu to spokojnie wystarczy, a Wy przy okazji nie wydacie zbyt dużo pieniędzy, więc też nie będziecie się za bardzo głowić nad tym, czy coś się z tym telefonem stanie, no bo w gruncie rzeczy to jest jeden z najtańszych iPhone'ów, jaki jest obecnie dostępny na rynku. Oczywiście ja nie uważam, że 1800 zł to jest mało, natomiast mimo wszystko, porównując do iPhone'a tego wcześniej przywołanego, to jest i tak 3 razy mniej. Jeśli macie trochę większy budżet, około 2-2,5 tysiąca zł, to myślę, że iPhone XR, który ma super baterię, ona myślę, że spokojnie wystarczy na dobre kilka, a nawet kilkanaście godzin, oczywiście w zależności od intensywności użytkowania. No i przede wszystkim ma nową konstrukcję z Face ID, ale tutaj też oczywiście jest ekran LCD. W przypadku wymagań dzieci raczej bym się tym nie przejmował, myślę, że spokojnie ten ekran im starczy do grania, czy do po prostu takiego luźnego przeglądania internetu, jakichś filmików na YouTube. Jeśli mielibyście trochę większy budżet, w okolicach 2800-2900, to iPhone 11. Ten telefon jest lepszy od iPhone'a 10R, ma podobną baterię, ale na przykład ma 2 obiektywy w aparacie. Tylko pytanie znowu, czy Wasze dziecko to wykorzysta. Tutaj bym nie był przekonany, natomiast jestem bardziej przekonany do tego, że tutaj jest procesor po prostu z iPhone'ów z 2019 roku, tych po prostu najmocniejszych. Jest to wspierane przez Apple A13 Bionic. W związku z tym myślę, że tutaj po prostu ta wydajność oraz liczba samych aktualizacji tych systemów no będzie po prostu dłuższa i przypuszczam, że ten telefon starczy gdzieś na 3-4 lata, więc jeśli myślicie o takim dłuższym okresie czasu, to myślę, że skupiłbym się właśnie na tym modelu. A jeśli macie jeszcze większy budżet, albo nie wiem, ma tu być na przykład prezent na komunie, które się zaraz zbliżają, to pomyślałbym nad iPhone'em 12 mini bądź iPhone'em 12, tylko to jest już wydatek w okolicach 3600-3700. iPhone 12 mini potrafi kosztować 300, więc myślę, że więcej osób właśnie temu telefonowi będzie się przyglądać, zwłaszcza, że po prostu jest mały i często dla dzieci jest bardziej odpowiedni ze względu właśnie na rozmiar. Jednak iPhone 10R, 11 czy iPhone 12 ma wyświetlacz ponad 6-calowy, więc musicie też patrzeć na to, że tak naprawdę będziecie trzymać kawał konkretnego telefonu, nie tak duży jak ten, bo ten ma 6,7, natomiast i tak w ręce będzie się dało odczuć po prostu ten rozmiar. O ile w przypadku nastolatków wiem to z doświadczenia, że są w stanie używać takich dużych telefonów, to w przypadku osób w okolicach 10 lat nie wiem, czy bym się pokusił o zakup tak dużego telefonu, bo po prostu to może nie być aż tak komfortowe w użytkowaniu. Jeszcze popatrzcie pod kątem tego, jak sobie gdzieś wkładałem do spodni, gdzieś wyciągałem z jakiejś torebki, jeśli tego pewnie nie chwycą, to może się zaraz okazać, że ten telefon po prostu wyląduje na kamieniach, na asfalcie i będzie po prostu trzeba wymieniać szybkę. No ale wracając jeszcze do meritum, generalnie iPhone 12 i 12 mini to są bardzo podobne modele, z tym, że 12 ma po prostu większy wyświetlacz, no i większą baterię, ale reszta jest taka sama. Nowy design, nowa konstrukcja, ekran OLED, Face ID, bardzo wydajny procesor Apple A14. To wszystko powoduje, że jak kupicie teraz taki telefon, na przykład powiedzmy temu 10-latkowi, to myślę, że on spokojnie przez 4-5 lat będzie naprawdę bardzo z niego zadowolony. No i w gruncie rzeczy będzie można też mówić o tym telefonie jako takiej małej konsoli, ze względu na to, że wydajność on ma naprawdę potężną. Także na tych 4, w zasadzie 5 modelach telefonów najbardziej bym się skupił. Oczywiście tutaj mówimy o nowych telefonach, ale przeważnie jak piszecie do mnie, to też właśnie pytacie o nowe telefony, bo nie wiem, ma być to prezent, ma być to właśnie jakiś prezent na komunię i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nikt raczej nie rozważa po prostu zakupu używanego tego telefonu. Natomiast tak jak Wam mówię, jeśli chcielibyście kupować nowe te telefony, to na nie bardzo często są promocje w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu, więc tam możecie wpadać. No a ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!